parownik na samodzielne grzałki z dodatkową bazą RBA do samodzielnego kręcenia. W zestawie jedno dymiane szkiełko, zapasowe o-ringi, śrubki, grzałki, drip tip i imbus do mocowania grzałek w bazie do samodzielnego kręcenia. Parownik zalewany od góry. Odkręcamy górnym kapem, który jest jedną częścią z dripem. U dołu w dolnym kapie regulacja przepływu powietrza i jednocześnie mamy dostęp do grzałki. Grzałka potężna dual coil. Po wykręceniu możemy wkręcić bazę RBA do samodzielnego mentażu bądź stosować gotowe grzałki. Nie ma tutaj nic skomplikowanego. Pokażę jeszcze bazę RBA. Po odkręceniu górnego pierścienia mamy dostęp do bazy. I tak jak widać, po odkręceniu bądź dolnych, bądź górnych śrubek imbusowych mamy dostęp do pinów, gdzie możemy przykręcić sobie grzałkę. Jak widać, przepływ powietrza jest dosyć potężny, więc dla fanów dużej chmury oni ewidentnie będą zadowoleni. Po zamontowaniu oczywiście watę układamy w tych wycięciach. Ona powinna bardzo delikatnie albo wręcz lekko unosić się ponad dolnym poziomem. Nie za dużo, żeby nam parownik nie bobrzył i żeby był dobry przepływ likwidu.